Kiedy policjanci zatrzymali cyklopa, to byli oni niemalże od razu pewni, że jest to mężczyzna, który skrzywdził dwójkę dzieci z Katowic, a także i dziewczynkę z Będzina. Jednak to jeszcze nie wszystko. Przejdźmy może teraz do omówienia tego, gdzie cyklop zamieszkał po opuszczeniu murów więzienia. Mężczyzna przetransportował przyczepę do miejscowości o nazwie Tarnowskie Góry i ustawił ją pomiędzy szkołą, przedszkolem a placem zabaw. Hej, cześć drodzy widzowie, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jakiś czas temu opublikowałem tutaj dwa filmy na temat 18-letniego Łukasza W., który kilka lat temu w brutalny sposób pozbawił życia swoją macochę, a także usiłował zamordować przyszywanego brata i, jak gdyby nigdy nic, po trzech latach wyszedł na wolność. Choć wiele przemawia za tym, iż jest on nadal niebezpieczny dla otoczenia. Jeżeli ktoś z was nie widział tamtych odcinków, to polecam nadrobić. Przyznam szczerze, że po realizacji filmów na temat tego chłopaka myślałem, że raczej w najbliższym czasie nic mnie już w podobnym stopniu nie zaskoczy. Ale jednak nasz wadliwy wymiar sprawiedliwości przygotował więcej tego typu niespodzianek. Historia, którą wam dzisiaj opowiem, przeraża, ponieważ wypuszczono na wolność bez żadnych ograniczeń człowieka, który skrzywdził kilkoro dzieci w sposób brutalny choć słowo brutalny i tak nie odzwierciedla poziomu bestialstwa, jakim ten oprawca się wykazywał. Myślę, że większość osób zaznajomiona ze sprawą wychodziła z założenia, że kiedy przyjdzie dzień, w którym wyrok tego zwyrodnialca dobiegnie końca, to po prostu zostanie on umieszczony w tak zwanym ośrodku dla bestii w Gostyninie, no bo ciężko było uwierzyć w to, iż ktoś taki... Po opuszczeniu murów więzienia miałby wrócić do życia w społeczeństwie. No ale niestety stało się zupełnie inaczej, i nie dość, że ten groźny przestępca jest obecnie wolny, to jeszcze wypuszczono go z zakładu karnego przedterminowo. A jakby tego było mało, pomimo tego, iż skrzywdził siedmioro dzieci, to jego dane nawet nie widnieją w publicznym rejestrze przestępców seksualnych. Tradycyjnie, zanim przejdę do omówienia tej bulwersującej historii, przypomnę tylko, że jeżeli chcecie docenić moją twórczość, to wystarczy zostawić kciuka w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. Jest to naprawdę niezwykle ważne dla rozwoju kanału. Ponadto, można mnie wspierać także finansowo na zrzutce oraz patronite. Linki wyświetlą Wam się właśnie teraz na ekranie, ale znajdziecie je także w opisie pod tym filmem. Między innymi, właśnie od dobrowolnych wpłat moich widzów zależy to, jak często mogę sobie pozwolić na nagrywanie nowych odcinków. I tak już kończąc ten wstęp, zachęcam jeszcze tylko do zaglądnięcia na mojego Instagrama, gdzie czasami w wolnych chwilach odpisuję na Wasze wiadomości. A tymczasem zapraszam już do posłuchania głównego tematu tego odcinka. aby mógł rzetelnie przedstawić całą sprawę musimy się cofnąć do 20 marca 2004 roku to właśnie wtedy przez ubogą i niebezpieczną katowicką dzielnicę nikiszowiec przejeżdżała na rowerze 14-letnia dziewczynka kiedy znalazła się w miejscu, w którym nie było żadnych przechodniów, nagle wyłonił się młody mężczyzna, który stanął na jej drodze, co spowodowało, że nastolatka gwałtownie zahamowała. Wtedy ten człowiek zaczął do niej zagadywać, mówił, że szuka akurat swojego kolegi i pytał, czy nie widziała go gdzieś w pobliżu. Aczkolwiek czternastolatka nie chciała wdawać się w rozmowę, ponieważ wyczuła niebezpieczeństwo. I z tego właśnie powodu natychmiast postanowiła ruszyć przed siebie i uciec. Niestety, kiedy mężczyzna zauważył, że nastolatka próbuje odjechać, to dogonił ją, zrzucił z roweru, zasłonił ręką usta, by nie mogła krzyczeć, a następnie przystawił do jej gardła nóż. Dziewczynka przeżyła chwilę grozy, ale miała w tej przerażającej sytuacji sporo szczęścia, ponieważ ten człowiek ją puścił i pozwolił odjechać jednocześnie głośno się śmiejąc. Prawdopodobnie nie skrzywdził jej tylko i wyłącznie przez to, że do tej sytuacji doszło na ulicy i w każdej chwili mógł pojawić się jakiś przypadkowy świadek. 30 minut później ten sam człowiek podszedł do bawiących się ze sobą dzieci i zaczął zagadywać do 11-letniej Marzeny. Oraz do jej również 11-letniego kuzyna Darka. Mężczyzna przedstawił się jako Krzysiek i powiedział, że przyjechał do Katowic, by spotkać się w barze ze swoimi kolegami, ale z racji, że nie zna okolic, to nie wie jak do tego lokalu trafić. No, i tym samym zapytał, czy dzieci mogłyby zaprowadzić go do tego baru. Dzieciaki niczego złego nie podejrzewały i zdecydowały się spełnić jego prośbę. Niestety był to olbrzymi błąd, ponieważ ten człowiek okazał się potworem w najgorszym możliwym wydaniu. Droga do tego baru przebiegała tuż obok zrujnowanych pustostanów. Były to takie pozostałości po dawnych garażach. Kiedy mężczyzna wraz z tymi dziećmi pojawił się obok tych zabudowań, to nagle wyciągnął nóż i kazał im wejść do środka. Przerażone dzieci, dosłownie sparaliżowane strachem, zaczęły wykonywać polecenia. Weszły więc do jednego z pomieszczeń i tam rozegrał się prawdziwy koszmar. Mężczyzna zdjął z 11-letniej dziewczynki ubrania, rzucił ją na ziemię i brutalnie zgwałcił, dosłownie rozrywając jej wnętrzności. Pomimo intensywnego krwawienia, ten zwyrodnialec nie przerwał stosunku. Ślady krwi jeszcze przez długi czas były widoczne nawet na ścianach pustostanu. Świadkiem tej przerażającej sytuacji był kuzyn dziewczynki, który również został chwilę później wykorzystany przez tego pedofila. Mężczyzna zmusił go do stosunku oralnego, a ponadto kazał chłopcu ściągnąć i oddać koszulkę, ponieważ potrzebował jej do wytarcia swoich zakrwawionych rąk. Oprawca, opuszczając obiekt, powiedział do tych dzieci, że jeżeli komukolwiek powiedzą o tym, co się wydarzyło, to prędzej czy później ich odnajdzie i zamorduje. 11-letnia Marzena została zaprowadzana do domu przez swojego kuzyna Darka, kiedy weszła do mieszkania i zobaczyli ją jej rodzice oraz usłyszeli o tym, co się stało, to natychmiast została wezwana karetka, ponieważ dziewczynka przechodziła bardzo mocny krwotok. Pogotowie przewiozło ją więc do Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach, gdzie stwierdzono, że ma ona rozerwaną pochwę oraz jelita. Dziewczynkę operowało aż czterech chirurgów i na szczęście operacja przebiegła pomyślnie. Oprawca w tamtym momencie wciąż pozostawał na wolności i nie było nawet wiadomo kim on tak właściwie jest. Udało mi się odszukać nawet artykuły z tamtego czasu, gdy pozostawał on nieuchwytny i możemy w nich przeczytać następujące słowa. Katowice i okolice ogarnęła psychoza strachu. Matki nie pozwalają dzieciom samotnie odchodzić od domu. Dzieci w każdym obcym widzą podejrzanego, a ojcowie szukają na własną rękę gwałciciela. Kilka dni później okazało się jednak, że ta przerażająca sytuacja do jakiej doszło, to tylko wierzchołek góry lodowej. Nastolatka, która przez tego mężczyznę została zrzucona z roweru, opowiedziała o tym, jak ten zwyrodnialec wyglądał. Ponadto przesłuchano kuzyna z gwałtownej marzeny, a także i samą marzenę, gdy. Tylko doszła do siebie i było to możliwe. Na podstawie tych wszystkich zeznań sporządzono portret pamięciowy podejrzanego. Wszystkie te nieletnie osoby spójnie twierdziły, że oprawca to szczupły, około 20-letni mężczyzna o wzroście 185 cm. Posiadał on także bliznę pod okiem oraz plamy na czole. Jednak, co najbardziej kluczowe, pojawiła się w zeznaniach także informacja, iż ruszał on tylko jednym okiem, a drugie było nieruchome. Oznaczało to więc, że poszukiwany najpewniej posiada sztuczne oko. Sprawa jednak okazała się jeszcze bardziej szokująca, kiedy okazało się, że znaki szczególne sprawcy, które zostały zapamiętane przez dzieci, pasowały do rysopisu człowieka, który trzy miesiące wcześniej zgwałcił nastolatkę mieszkającą na osiedlu Syberka w Będzinie. 13-letnia dziewczynka miała iść do swojej koleżanki, by wspólnie z nią odrobić zadania domowe do szkoły. Wyszła więc ze swojego mieszkania i zjechała windą na parter. Wtedy zauważyła w budynku jakiegoś nieznajomego chłopaka z charakterystycznym zezem który na pozór wyglądał jakby czegoś szukał. Kiedy dziewczynka wyszła z windy, to powiedział do niej, że pod drzwiami od piwnicy zgubił okulary, bez których praktycznie nie widzi i spytał, czy pomoże mu je znaleźć. Oczywiście nastolatka się zgodziła, podeszła do tych drzwi, a mężczyzna wyciągnął wtedy nóż i powiedział, że albo zejdzie razem z nim do piwnicy, albo ją zabije. Przestraszona trzynastolatka zeszła więc po schodach do piwnicy i... Tam została brutalnie zgłusona. Ponadto oprawca udokumentował zajście aparatem w telefonie i rzekł, że jeżeli nastolatka komukolwiek powie o tym, co się wydarzyło, to wszystkie zdjęcia wyśle do jej szkoły. Pomimo tego, że o sytuacji od razu została powiadomiona policja, i pomimo tego, iż nastolatka zapamiętała wiele cech swojego oprawcy. To pozostawał on nieuchwytny. Przełomem w tej sprawie okazał się być odcinek programu Uwaga, który wyemitowano 25 marca 2004 roku. W wyemitowanym reportażu pokazano rysopis poszukiwanego oraz poinformowano, że została wyznaczona nagroda w wysokości 5000 złotych za jego wskazanie. Tutaj warto się zatrzymać i przypomnieć o dwóch kwestiach. Po pierwsze, w 2004 roku głównym źródłem informacji była telewizja. Dostęp do internetu posiadały jedynie nieliczne osoby, więc dość częstym zjawiskiem było to, że daną sprawę udawało się rozwiązać dopiero po odpowiednim nagłośnieniu w telewizji. Obecnie, jeżeli ktoś jest poszukiwany za jakąś poważną zbrodnię, to chwila, moment i list gończy dociera do tysięcy ludzi za pośrednictwem internetu. Wtedy tak łatwo nie było. Po drugie, w 2004 roku najniższa krajowa wynosiła 824 zł, więc nagroda w wysokości 5000 robiła wrażenie i była dodatkową motywacją do wskazania sprawcy. Niektórzy ludzie czasami nawet jeżeli wiedzą kim jest osoba poszukiwana, to boją się mówić w trosce o własne bezpieczeństwo, a takie pieniądze jednak mogły kogoś przekonać. No i rzeczywiście po wyemitowaniu programu i pokazaniu w nim portretu pojawiły się osoby, które stwierdziły, że widziały tego mężczyznę w miejscowości o nazwie Zbąszyń. Była to dość zaskakująca informacja, ponieważ poszukiwania tego zwyrodnialca były skupione głównie w okolicach Katowic, a Zbąszyń to oddalone o prawie 400 km niewielkie miasteczko położone w Wielkopolsce. Oczywiście policjanci sprawdzili ten trop i rzeczywiście okazało się, że pod wskazanym adresem przebywa człowiek pasujący do rysopisu. Zatrzymał się on u kuzyna, który nie miał pojęcia, że jego krewny jest poszukiwanym zwyrodnialcem. Ten kuzyn, kiedy się o tym dowiedział, był w totalnym szoku, ponieważ wpuścił do mieszkania groźnego pedofila, a mieszkał wspólnie ze swoimi małymi dziećmi. Poszukiwany przestępca, kiedy zobaczył funkcjonariuszy policji, to w akcie desperacji wyskoczył z drugiego piętra i zaczął uciekać. Ponadto podczas tej ucieczki dźgnął nożem przechodnia, który próbował go zatrzymać. Na szczęście nie był to cios zagrażający życiu. Chwilę później mężczyzna został dogoniony i zatrzymany przez policjantów. Okazało się wtedy, że poszukiwany przestępca to w rzeczywistości 25-letni Marcin J, na co dzień mieszkający razem ze swoją mamą w Siemianowicach Śląskich. Był on bezrobotnym mężczyzną, który żył z otrzymywanej renty. Ludzie nadali mu przydomek Cyklop, ponieważ zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami posiadał on tylko jedno sprawne oko, a drugie było sztuczne. Znajomi z podwórka wspominali go jako zwyczajnego chłopaka i twierdzili, że kiedy był on nastolatkiem, to nic nie wskazywało na to, by mógł on w przyszłości być takim potworem. Jednak wszystko zaczęło się zmieniać, kiedy wyszedł on z zakładu karnego, do którego trafił za kradzież pojazdów. Na podstawie słów sąsiadki Marcina J. wiemy, że po jego wyjściu z więzienia zaczął on zachowywać się bardzo dziwnie: chociażby pokazywał ludziom swoje pośladki, czy wypowiadał w kierunku kobiet różne niestosowne słowa. Oprócz tego bywał też agresywny i ludzie coraz częściej bali się stawać na jego drodze. Kiedy policjanci zatrzymali cyklopa, to byli oni niemalże od razu pewni, że jest to mężczyzna, który skrzywdził dwójkę dzieci z Katowic, a także i dziewczynkę z Będzina. Jednak to jeszcze nie wszystko. Kiedy portret pamięciowy mężczyzny został pokazany w programie Uwaga, to pewna lokalna dziennikarka przypomniała sobie, że. Pisała kiedyś artykuł o człowieku, który molestował 12 dziewczynkę i nigdy nie został ujęty. Ta 12-latka miała również opowiadać o mężczyźnie, który pasował do rysopisu zatrzymanego Marcina J. Na podstawie tych doniesień powrócono do sprawy, przedstawiono tej dziewczynce wizerunek zatrzymanego i potwierdziła ona, że była molestowana. Właśnie przez tego samego mężczyznę. W międzyczasie śledczy zdążyli ustalić, iż zatrzymany 25-latek to również osoba, która dokonała brutalnego gwałtu na dziewięciolatce w Tychach. Funkcjonariusze policji byli wręcz zszokowani, że za tyloma bestialskimi, niewyjaśnionymi sprawami stała ta sama osoba i co gorsze Mieli przypuszczenia, że ofiar cyklopa mogło być jeszcze więcej. Na podstawie badań DNA zaczęto więc sprawdzać inne przestępstwa seksualne dokonane na dzieciach, w których sprawca nie został wykryty i ustalenia policji okazały się być jeszcze bardziej szokujące. Stwierdzono, iż Marcin J. w brutalny sposób wykorzystał aż siedmioro dzieci w różnych miastach na Śląsku. Oprócz Katowic i Będzina atakował on chociażby w Suchej Beskidzkiej czy Nakle Śląskim. Cyklop w listopadzie 2004 roku stanął przed sądem. Jego postawa na sali rozpraw wzbudzała olbrzymie kontrowersje, ponieważ z uśmiechem na twarzy spoglądał na płaczących rodziców swoich ofiar. Nie wykazywał jakiejkolwiek skruchy. Ponadto twierdził, że słyszy głosy, które każą mu krzywdzić dzieci, ale badania wykazały, że kłamał. Stwierdzono, iż w chwili popełnienia tych bestialskich czynów był w pełni poczytalny. Sąd skazał go na 15 lat pozbawienia wolności za wielokrotne gwałty na dzieciach, ale w późniejszym czasie otrzymał on jeszcze kolejne wyroki. Chociażby za zaatakowanie nożem przechodnia, który próbował go zatrzymać, gdy ten uciekał przed policją. Po zsumowaniu kary, Marcin J. powinien więc zakończyć odbywanie wyroku w 2025 roku. Stało się jednak zupełnie inaczej, ponieważ kilka miesięcy temu Sąd Rejonowy w Raciborzu ponownie przeliczył jego wyroki i odjął mu dwa lata z odsiadki, a tym samym nakazał mężczyznę zwolnić z więzienia w trybie natychmiastowym. Decyzje dotyczące cyklopa były podejmowane w tak pilnym trybie, że dyrektor więzienia, w którym skazany przebywał, nie zdążył nawet sporządzić wniosku o konieczności elektronicznego dozoru, i o konieczności obowiązkowej dalszej terapii. Co prawda, taki wniosek wpłynął do sądu, jednakże w momencie, gdy cyklop był już na wolności, więc było to już po terminie, a co za tym idzie, wniosek został odrzucony. W praktyce oznacza to, że Marcin J. pomimo tego, iż nadal z dużą dozą prawdopodobieństwa jest niebezpieczny dla otoczenia, to powrócił do społeczeństwa bez żadnej konkretnej kontroli. Ponadto, jakby tego było mało, z racji, że od dokonania przestępstw minęło już wiele lat, to, wizerunek cyklopa nie pojawił się nawet w rejestrze przestępców seksualnych. Informacja dotycząca tego, że taki zwyrodnialec został wypuszczony z więzienia, bez konieczności dalszego leczenia i bez jakiegokolwiek nadzoru, wstrząsnęła praktycznie całym śląskiem. Ponieważ do dnia dzisiejszego mieszkają tam ludzie, którzy pamiętają te straszliwe wydarzenia z przeszłości. Zresztą mieszkają tam również i już dorosłe ofiary tego przestępcy. Fakt.pl dotarł do matki jednej z jego ofiar i ta kobieta skomentowała wyjście cyklopa w następujący sposób. Córka zadzwoniła do mnie. Z internetu dowiedziała się. Córka jest cała roztrzęsiona. Oni tak do więzienia nie powróci. Nic nie możemy zrobić. Sądy są łaskawe dla pedofilów. Wypuszczają ich. Prędzej czy później pedofile są na wolności. Oni nie dostają do żywocia. To jest skandal. Córka przez całe dzieciństwo musiała się leczyć. Przeszła skomplikowane zabiegi, chodziła też do psychologa. Wiele lat upłynęło, zanim mogła zacząć normalnie funkcjonować. No ale dobrze, przejdźmy może teraz do omówienia tego, gdzie cyklop zamieszkał po opuszczeniu murów więzienia. Początkowo Marcin J zamieszkał w lokalu w Siemianowicach Śląskich, z których pochodził. Jednakże, kiedy został on rozpoznany przez swoich sąsiadów, to rozpoczęły się ataki na wynajmowane przez niego mieszkanie. Chociażby zostały w nim wybite okna, co doprowadziło do tego, że musiał się stamtąd wyprowadzić. Na drzwiach mieszkania pojawiła się nawet kartka z napisem mieszkanie zabezpieczone przez właściciela Pedel tu nie mieszka. Kilkanaście dni później w internecie zaczęła pojawiać się informacja mówiąca, iż nie podal rodzinnych ogródków działkowych o nazwie Zorza. Także w Siemianowicach Śląskich pojawiła się stara, zrujnowana przyczepa, w której zamieszkał Marcin J. Pseudonim Cyklop. Kiedy te doniesienia obiegły lokalną społeczność, to doszło do pobicia byłego skazańca, a także i do podpalenia jego przyczepy. Po tym zdarzeniu przeniósł się on więc w kolejne miejsce, i tutaj szczegóły są naprawdę szokujące. Mężczyzna przetransportował przyczepę do miejscowości o nazwie Tarnowskie Góry. I ustawił ją pomiędzy szkołą, przedszkolem a placem zabaw. W mediach społecznościowych pojawił się wtedy następujący wpis. Drodzy mieszkańcy, a zwłaszcza rodzice, na osadzie Jana przy ulicy Słoneczników stoi spalona przyczepa kempingowa, widziany był w niej człowiek, który w 2004 roku został skazany za gwot siedmiorga dzieci i inne czynności na tle seksualnym. Wyszedł na wolność, przegnano go z siemianowic i zadomowił się w tarnowskich górach. Na dzień dzisiejszy odbył swoją karę i nie ma podstaw, aby go zatrzymać. Zgłaszajcie każdorazowo na policję zachowania, które budzą niepokój. W przyczepie jest materac i jedzenie, więc wszystko wskazuje na to, że pomieszkuje tu na dłużej. Ostrzeżcie swoje dzieci. Miejcie oczy szeroko otwarte. W rzeczywistości cykloptamy również długo nie pomieszkał, ponieważ na skutek interwencji mieszkańców jego przyczepa została odholowana przez straż miejską. Gdzie ten groźny przestępca przebywa obecnie? Tego nie wiadomo, ponieważ nieustannie się przemieszcza. Widywano go w piekarach śląskich, widywano go w Katowicach, widywano go także i w tarnowskich górach, już. Po tym, jak odholowano mu przyczepkę. A także niedawno i policja potwierdziła, iż koczował przez chwilę pod namiotem we wsi o nazwie Paniówki. Tak naprawdę to jego ostatnia znana lokalizacja. W świetle prawa, Marcin J., pseudonim Cyklop, jest w pełni wolnym człowiekiem, i z racji, że nie nałożono na niego żadnych ograniczeń, to nie ma on obowiązku informowania służb o tym, gdzie się przemieszcza. Warto także dodać, iż nadal otrzymuje on rentę, więc. Prawdopodobnie to właśnie z niej się utrzymuje. Jeżeli chodzi o jego relacje z rodziną, to z informacji medialnych wynika, że chciał on zamieszkać u swojej siostry, jednak ta się na to nie zgodziła. A jego mama odcięła się całkowicie od tematu syna i żyje po prostu tak, jakby Marcin nie istniał. Z ciekawostek, kiedy mężczyzna opuszczał więzienie, skontaktował się z nim ksiądz Adam Jabłoński, który zarządza ośrodkiem dla byłych więźniów i chciał on przekonać Marcina J, by dobrowolnie zgodził się na pobyt w takiej placówce, jednak Cyklopod podmówił. Psychologowie poproszeni o komentarz jednogłośnie twierdzą, że w przypadku takich przestępców jak on istnieje duża szansa ponownego ataku, nawet pomimo wielu lat spędzonych za murami więzienia. Zresztą, ja już na tym kanale raz opowiadałem taką historię mężczyzny, który krzywdził dzieci, dostawał wyroki, wychodził z więzienia i robił to samo, ale z racji, że ostatnio sporo opowiadam o historiach, gdzie potencjalnie groźni ludzie powracają na wolność, to w kolejnym albo w jeszcze kolejnym odcinku opowiem o takiej sprawie, gdzie wypuszczono groźnego mordercę, pomimo tego, iż wielu biegłych przestrzegało, że jest on nadal niebezpieczny, no i po odzyskaniu wolności. Zaatakował ponownie. Ale wracając do tematu dzisiejszego odcinka, nie trzeba być specjalistą w dziedzinie psychologii, by stwierdzić, że ktoś, kto skrzywdził siedmioro dzieci, musi mieć potocznie mówiąc nierówno pod sufitem. Ja rozumiem, że prawo jest jakie jest, jeżeli ktoś odsiedział swoją karę, to po wyjściu z więzienia staje się wolnym człowiekiem. Jednak, wbrew temu, co mówią chociażby funkcjonariusze policji, nie jest to takie wcale zero-jedynkowe. Ponieważ w przypadku tak potencjalnie groźnych przestępców jak Marcin J. istnieją różne możliwości prawne. Chociażby tutaj przypomnę, że przecież Mariusz Trinkiewicz także odsiedział swój wyrok, ale mimo tego nadal jest izolowany. Problem tkwi jednak w tym, że kiedy w Polsce taki groźny profil kończy odbywanie kary, to nikt zazwyczaj nie trudzi się i nie powołuje biegłych, których zadaniem byłoby ocenienie, czy. Taka osoba jest zdolna do powrotu do społeczeństwa, czy może nadal jest niebezpieczna. Takie rzeczy zazwyczaj sprawdza się dopiero wtedy, kiedy jest burza medialna i strach wśród ludzi. Doskonale to widać właśnie na podstawie historii, którą Wam dzisiaj opowiedziałem. Podjęto decyzję o zwolnieniu z więzienia Marcina J., więc po prostu wypuszczono go z celi, zaprowadzono do drzwi i do widzenia. Nikt nie analizował tego, że może on mieć nadal skłonności do krzywdzenia dzieci. Sytuacja jest naprawdę chora, bo mówimy o brutalnym, wielokrotnym gwałcicielu nieletnich, który teraz nawet nie wiadomo gdzie się podziewa, ponieważ nie nałożono na niego żadnych środków zapobiegawczych. Na koniec przeczytam wam jeszcze fragment wypowiedzi osoby z bliskiego otoczenia cyklopa, do której dotarł fakt. Ten człowiek powiedział, że Marcin powinien być zamknięty w zakładzie psychiatrycznym lub w innej placówce. Nie potrafi on sam funkcjonować. W zakładzie karnym nawet nie wyrobili mu dowodu osobistego. Wyszedł ze starą książeczką sprzed 20 lat. Nie rozumie nawet po co mu dowód osobisty. Sam był w szoku, że wyszedł na wolność. Gdy został pobity pierwszy raz, to stwierdził, że on nie wie dlaczego ludzie są przeciwko niemu. Chciałbym wierzyć w to, że nagłośnienie tego tematu doprowadzi do sytuacji, w której Marcin nie zostanie odizolowany od społeczeństwa. Ponieważ. Czyny, których dokonywał, są wyjątkowo bestialskie i moim zdaniem takie osoby drugiej szansy nie powinno otrzymywać. Ponieważ jest to w pewnym sensie ryzykowanie bezpieczeństwem innych i ja po prostu nie wierzę w to, że ktoś, kto skrzywdził siedmioro dzieci, nagle się zmienił i już na 100% nie powtórzy swoich czynów. Tym bardziej, że jeżeli oglądacie moje filmy, to powinniście już wiedzieć, że resocjalizacja w naszych więzieniach to. Fikcja. Ale oczywiście podkreślam po raz kolejny, że to jest moje prywatne zdanie, to są moje poglądy i naturalnie nie wszyscy musicie się z nimi zgadzać. Jeżeli dla kogoś z Was nawet tacy zwyrodnialcy po odbyciu kary zasługują na drugą szansę, to oczywiście macie prawo mieć własne zdanie i na siłę do swoich racji przekonywać nikogo nie chce. Aczkolwiek możecie napisać w komentarzach co Wy uważacie na ten temat, czy według Was powinno się Marcina J. odizolować. Czy może po tylu latach powinno się dać mu szansę na powrót do społeczeństwa? Ja chętnie sobie poczytam wasze wypowiedzi. Jeżeli chcecie docenić moją twórczość, wystarczy kliknąć łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. Was to nic nie kosztuje, a dla mnie jest to szansa na coraz większy rozwój. Oczywiście, jeżeli ktoś może sobie na to pozwolić, można mnie także wesprzeć na zrzutce lub patronajcie. Linki wyświetlą się właśnie teraz na ekranie. Ale znajdziecie je także w opisie pod tym filmem. A tym, którzy już mnie wspierają, serdecznie dziękuję. Do usłyszenia niebawem.